Gieksa, mimo że prowadziła z Olimpią Grudziądz 1-0, po bramce Fonfary w 40 minucie pozwoliła gościom na strzelenie wyrównującej bramki w doliczonym czasie gry. Gol był zadziwiający, ponieważ zdobył go golkiper Olimpii. Z założenia mam swoje warunki, więc wchodzę w pole karne, żeby namieszać i akurat się udało strzelić. Proszę sobie wyobrazić, co my teraz, czujemy. Cały mecz walczymy, damy sobie wszystko i w 14 minucie bramkarz nastrzela z głowy bramkę. No, tak jak mówię, to jakiś kuriozum i nie zdarzyło się mi nigdzie i mam nadzieję, że to jest ostatni raz, że już nigdy czegoś takiego nie dopuścimy. Uważam, że z przebiegu całego meczu zasłużony remis. W pierwszej połowie oddaliśmy inicjatywę. Przez pierwsze 20 minut nie mogliśmy w ogóle wejść w ten mecz kompletnie. Nie mogliśmy się utrzymać w piłce. Troszeczkę potem opanowaliśmy sytuację. Jak opanowaliśmy sytuację, to straciliśmy bramkę. Szkoda. GK jest naprawdę solidny zespół. Trzeba pochwalić, nieźle się bronili. Na szczęście, nie wiem, naprawdę siła wyższa. Nie wiem, jak ktoś wierzy, to ja wierzę, myślę, że to jest naprawdę jakiś cud. Też mi się tak wydaje, że powinniśmy na 2-0 podwyższyć. No, mieliśmy parę kontr i po prostu lepiej wykończyć, czy lepiej dograć. I powinno być 2-0, wtedy byśmy się i tak nie martwili do końca meczu. A tak zawsze do końca trzeba drzeć o wynik, trzeba być skoncentrowanym. No, nam czegoś zabrakło i w końcówce straciliśmy bramkę. My staramy się robić to, co do nas należy. Dzisiaj udało nam się wywieźć z Katowic jeden punkt, naprawdę bardzo gorący teren i naprawdę jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza po tym, jak ten mecz się układał. GKS Katowice plasuje się na 11 miejscu w pierwszoligowej tabeli. Prowadzi flota Świnoujście. Kolejny mecz przy Bukowej piłkarze z Katowic rozegrają 11 listopada ze Stomilem Olsztyn.